Dzisiaj Wam pokażę, jak możecie dodać swoją pralkę Samsung Bespoke do aplikacji na telefon SmartThings od Samsung. Więc musimy sobie zacząć od znalezienia aplikacji SmartThings w Google Store lub App Store. Wygląda ona w ten sposób, teraz ją zainstaluj i otwórz. Zostaniesz przekierowany do takiego ekranu, następnie kliknij plus i dodaj urządzenie. W tym momencie możesz użyć funkcji skanuj w pobliżu i nacisnąć ikonkę telefonu na pralce. Następnie wybierz Samsung pralka i zeskanuj kod QR, który jest po lewej stronie Twojego urządzenia. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę Samsung, aby zarejestrować swoje konto lub zalogować. Jeżeli masz jakieś konto Google, możesz go bez problemu użyć. I w tym momencie musimy poczekać. Na pralce pojawi się napis łączenie, na telefonie tak samo, więc teraz musimy wybrać swoją sieć Wi-Fi i wpisać do niej hasło. Jak widzisz, mamy tutaj sukces. Możemy teraz nazwać naszą pralkę. Wybrać dla niej pokój, lokalizację, ustawić jako ulubione. Teraz naciśnij gotowe i w tym momencie możesz bez problemu zarządzać swoją pralką z poziomu telefonu. I to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć.